Zaczynam rejestrację. Tak więc, o co chodzi? Próbuję zarejestrować moje pierwsze, no może nie pierwsze próby, nie, ale z programem DNS3. O co tu chodzi? Ogólnie chodzi o to, że to jest symulator sieci. I mam już projekt tutaj. Który zamierzam otworzyć. O! Jest. No to co my tu mamy? Mamy tak. Router R2, co jest... Nie będzie widać, ale to jest Cisco 2691 z... O, widać. Tak, teraz ładnie widać. Takie coś. Teraz tak. Mamy 5 klientów QEMU z Arch Linuxem. O. Z 6 interfejsami każdy. Ten tutaj, ten ETH0 jest podłączony do... Zresztą zaraz pokażę te połączenia. No i każdy tu ma 6 interfejsów. One są połączone odpowiednio i teraz tak. Chodzi o QEMU1, czyli ten tu, to Ethernet 1 jest podłączony do naszego Cisco'sa. I to jest fast Ethernet 1.0, a Ethernet 2 jest podłączony do QEMU2, też Ethernet 2. Tak samo z QEMU3 podobnie jest. QEMU2 wiadomo, że jest podłączony tylko Ethernetem 2. Ethernet 1 jest podłączony do Cisco'a na porcie F01. A Ethernet 2 jest podłączony do QEMU4, też Ethernet 2. Teraz QEMU5 jest podłączone do Cisco'a portu 00 i to jest to QEMU5 mi służy do celów typowo administracyjnych, ponieważ to jest na management. Tak więc od czego zaczniemy? Zaczniemy od konfiguracji routera i jakby to powiedzieć, będę wam was informował o podstępach. Znaczy tutaj informował ogólnie o podstępach. Jestem z powrotem. Przeprowadziłem wstępną konfigurację Cisco'sa. Jak widać, jest on włączony. Widać tu. Widać tu. I to jest ogólnie, co się stało. Show IP interface. Jak widać, fast ten 00 jest włączone, ponieważ włączyłem go jako interfejs administracyjny. Dwa pozostałe interfejsy są down. Tak miało być. Teraz biorę się za konfigurację QEMU5, żeby móc już fajniej zarządzać tą konsolą. Skonfigurowałem ETH0 na QEMU5. Jak widać, jest skonfigurowane tak, żeby zgadzało się ten Cisco. Teraz możemy sprawdzić, czy nam widzi Cisco'sa.
Ja najpierw jeszcze pokażę i w konfigurę. Interface config. Owszem, ten ma 10.0.0.2.2.5.2.5.2.5.0. Jak wiadomo, jest zawsze lubbar, ojdź. Tak, nie lubię, kiedy mi się to dzieje. Dobrze. Dobra. Pokażę jeszcze tablicę routingu statycznego. Jak widać, dodałem bramę domyślną na Cisco'sa. Teraz możemy spróbować się połączyć telnetem. Telnet 10.0.0.1. Chwilę jeszcze. Żeby się zrobić tak. Jest user access verification. Wpisuję hasło. Jak widać, jesteśmy na Cisco'sie. Tak. W tym momencie. Połączyliśmy się stąd. Na tym porcie. Teraz możemy zająć się konfiguracją pozostałych interfejsów na Cisco'sie. Zaraz wracam. Jestem z powrotem, skonfigurowałem interfejsy na Cisco'sie. I teraz Wam pokażę, jak je skonfigurowałem. Show. IP interface. Tak. Fast Ethernet 0 to już był, to Wam pokazywałem, 10.0.0.1. Jest Fast Ethernet 0.1, to jest podłączone do QEMU trójki. Żeby nie było pełne, jest 10.0.2.1, czyli 24. A z kolei Fast Ethernet 1.0 to jest podłączone do QEMU 1, jest 1.1. Bo 0.1 to jest, wiadomo, że to jest management, z którym jestem teraz podłączony. No. To tyle na konfigurację Cisco. Czas na konfigurację QEMU1. Niedługo wracam. Dobrze, skonfigurowałem QEMU1. Jak widać, i w config wygląda tak. Jest ETH1, to jest podpięte do Cisco o adresie 10.0.1.2, czyli w tej sieci, którą ma 5.2.5.2.5.2.5.0. Jest ETH2 w nowej sieci 1.2.1.6.8.1.1, która to sieć będzie miał razem z QEMU2, a tablica routingu wygląda tak, że jest default gateway na Cisco i jest trasa na sieć, tą drugą, którym nerthopem jest QEMU2, który będzie miał adres 192.168.1.2. Teraz przystępuję do konfiguracji QEMU2. Za chwilę wracam. I skonfigurowałem QEMU2. Wygląda to tak. I w config. I w config wygląda tak, że jest ETH2. 192.168.1.2, jak mówiłem. Netmask taki sam. A root. Wygląda tak, że jest default gateway ustawiony na QEMU1. Czyli co aktualnie mamy? Mamy tak. Mamy Cisco'sa, interfejs zarządzający tu na QEMU5, QEMU1 podpiętą do tego portu i
drugi do portu Ciscosa oraz QEMU dwójkę, która jest przez QEMU jedynkę podpięta do reszty świata. QEMU jedynka jest podpięta do reszty świata przez Ciscosa i wskazuje na drogę do QEMU dwójki. Tak. Tylko że Cisco jeszcze ich nie widzi. Teraz muszę zająć się konfiguracją Cisco, rutowania w Cisco i no zaraz wracam. Dobrze jest, skonfigurowałem Cisco tak, żeby tutaj przez 10.0.1.2 szła droga do 1.9.2.1.6.8.1.0 sieci. I w tym momencie powinno to no działać. Zaraz zobaczymy. Spingujemy najpierw nasz QEMU1, czyli 10.0.1.2. No i jak widać działa. Mniej więcej, bo jedne pierwsze nie poszła, reszta poszła. Teraz spróbuję spingować drugi interfejs na QEMU 1, czyli 192 168 był 11. I teraz musimy jeszcze sprawdzić, czy widać nasze QEMU 2. Widać. Czyli Cisco mamy skonfigurowane i wszystko teraz z QEMU 1 powinno też być wszystko widać. Zobaczymy zaraz ping. Wiadomo, oczywiście Cisco oczywiście 10 0 1 2 1 widzi. I czy widzi 192 168 1 2 widzi go? Czy on widzi oba? A teraz pytanie, czy QEMU dwójka widzi Cisco? Czy QEMU dwójka widzi Cisco interfejs w sieci tej przypiętej do Cisco? Czyli 10.0.1.1. Czy widzi? Widzi. A 10.0.1.2? Również widzi. Więc jak widać, mamy działającą sieć, która aktualnie co połączyliśmy? Połączyliśmy ten i one wszystkie są, doradują się ze sobą i mogą się widzieć. Teraz czas na konfigurację drugiej odnogi naszej sieci. Czyli najpierw zaczynamy od QEMU trójki, zaraz wracam. I tak oto skonfigurowałem QEMU trójkę. I w config wygląda tak. Jest ETH1 podpięty do Cisco 10.0.2.2. Jest ETH2 1.9.2.1.6.8.2.1. I jest rooten. Default, czyli cały świat leci przez Cisco 10.0.2.1. A na sieć 1.9.2.1.6.8.2.0 leci przez gateway 1.9.2.1.6.8.2.2. Dobrze, powinno działać. Teraz czas na ostatni węzeł naszej sieci, czyli QEMU4. No i teraz ostatni węzeł naszej sieci, czyli QEMU4 został skonfigurowany. I w config wygląda tak. Jest 1.9.2.1.6.8.2.2. Netmask 2.5.5.2.5.5.2.5.5.0.
i Rutten wygląda tak. Jest default po prostu na 1.6.8.2.1, czyli na nasze QEMU, ile to było? 3, tak, 3, bo to jest ten węzeł. Tak więc prawie wszystko gotowe, jeszcze tylko zostaje konfiguracja Cisco dla tej sieci. Tak więc zaraz wracam. Wow! Przepraszam. I w ten sposób Cisco też zostało skonfigurowane. Jak widać, mamy już te dwie sieci tutaj. Statyczne drogi, powinniśmy widzieć je, czyli powinniśmy widzieć i sam 10.0.2.2 i go widzimy, jak i powinniśmy też widzieć 1.9.2.1.6.8.2.1. Widzimy go. 2.2. Też widzimy. Tak więc nasza sieć powinna działać. Teraz jeszcze tylko sprawdzimy pingi z naszego hosta tutaj na Cisco z hosta tutaj. Czyli QEMU3 na QEMU4 i na Cisco. I później z QEMU4 spróbujemy się dostać do wszystkich możliwych interfejsów tej sieci. QEMU3 najpierw, tak. QEMU3, czyli ping 10.0.2. 1, czyli Cisco. Widzi Cisco. 1.9.2. Jeden, sześć, osiem. 2.2. Powinien go widzieć. I go widzi. A teraz czas na wielki ping z QEMU4 do wszystkich innych. QEMU4 tego. Dobrze. Najpierw całe Cisco. 10.0.0.1. Widać. 10.0.0.2, czyli QEMU5, widać. 10.0.1.1, widać. Bo 10.0.1.2, widać go. 10.0.2.1, widać go. 10.0.2.2, jego też widać. I teraz czas na nasze podsieci, czyli 1.9.2.1.6.8.1.1, widać go. 1.2, widać go. 2.1, widać. I 2.2, też widać. Jak widzimy na własne oczy, stworzyliśmy właśnie za pomocą DNS3D tego programu małego działającą sieć. Mamy prostą topologię. To jest management. Chociaż do managementu teraz można się dostać zewsząd. To jest bezpośrednio do managementu. Tutaj są dwie i tu są podsieci też.
To są dwie podsieci. I tutaj są osobne jakby sieci. One mogą mieć później podpięte jeszcze inne. To się tym można bawić. Wszystkie urządzenia doradują się ze sobą. Wszystko jest skonfigurowane. Inaczej mówiąc, DNS Trójka to bardzo fajny program, którym można się świetnie bawić. Polecam. Na razie.